Obchodzimy dzisiaj uroczystości związane z 98. rocznicą powołania Policji Państwowej. W trakcie dzisiejszej zbiórki zostaną wręczone nominacje na wyższe stopnie policyjne, a także nagrody oraz odznaczenia związkowe. Dowódcą uroczystości jest nadkomisarz Robert Topolski, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Za chwilę złożę on meldunek o gotowości do uroczystości komendantowi wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu, nadinspektorowi Tomaszowi Trawińskiemu. Panie generale, dowódca uroczystości, nadkomisarz Robert Topolski, melduje gotowość do rozpoczęcia uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji. Czołem policjantki i policjanci. Czołem, panie generale! Poszedł. Baczność! Policja obchodzi swoje święto 24 lipca, jednak świdnickie obchody Święta Policji odbyły się w czwartek 13 lipca. W sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy spotkali się funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji. Wszyscy wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Policji, które stało się okazją do wręczenia awansów, nagród i gratulacji. Spotykamy się z okazji 98. rocznicy powstania Policji Państwowej II Rzeczpospolitej. Miało to miejsce 24 lipca 1919 roku. Z okazji właśnie tej rocznicy w miesiącu lipcu świętujemy święto naszej formacji. Na wyższy stopień służbowy w korpusie aspirantów i podoficerów, na stopień aspiranta sztabowego 20 funkcjonariuszy, na stopień starszego aspiranta 9 funkcjonariuszy, na stopień aspiranta 16 funkcjonariuszy, na stopień młodszego aspiranta 13 funkcjonariuszy, na stopień sierżanta sztabowego 8 funkcjonariuszy, na stopień starszego sierżanta 11 funkcjonariuszy, na stopień sierżanta 10 funkcjonariuszy. To właśnie 98 lat temu, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po latach zaboru, została powołana Państwowa Policja. W każdą rocznicę obchodzone jest święto tej formacji. Myślę, że brawami możemy jeszcze raz nagrodzić wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Tak, Święto Policji, tak jak mówił pan komendant powiatowy, zostało uchwalone na pamiątkę powołania Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. Dlatego też w tym okresie, zresztą nie tylko w tym, ale szczególnie w tym okresie, odwołujemy się do historii, do tradycji, do etosu funkcjonowania Policji okresu międzywojennego. Życzenia policjantom składali m.in. komendant wojewódzki i nadinspektor Tomasz Trawiński, ksiądz biskup Adam Bałabuch, starosta świdnicki Piotr Fedorowicz oraz wszyscy szefowie gmin i miast w powiecie świdnickim. Szanowni funkcjonariusze, funkcjonariuszki policji, przedstawiciele władz samorządowych, przewodnictwo, szanowni goście. Dzisiaj tak, patrząc na te nominacje, przykuwam uwagę formuła, która była wypowiadana przez nominowanych ku chwale ojczyzny. Nie dziękuję, ale właśnie ku chwale ojczyzny.
ta świadomość, że wszystko, co podejmujemy, to podejmujemy nie dla własnej chwały, ale dla dobra ojczyzny, to znaczy dla dobra mieszkańców naszej ojczyzny, dobra narodu. To jest bardzo ważne, że mamy taką świadomość. Święty Jan Paweł II, będąc w Polsce, uczył nas, że ojczyzna jest jak nasza matka. Dlatego wobec ojczyzny, a wobec rodziców, obowiązuje nas zachowanie czwartego przykazania. Dlatego życzę, żebyście zawsze mieli właśnie na świadomości dobro ojczyzny, podejmując różne interwencje, działania. A sługa Boży kardynał Wyszyński mówił i uczył nas, że po Bogu najwyższą wartością jest dla nas ojczyzna. Świdniccy funkcjonariusze podjęli aż 26 tysięcy interwencji w ciągu roku, co świadczy o ich zaangażowaniu w swoją pracę i zaufaniu społeczeństwa do tej formacji. Wszystkim funkcjonariuszom życzymy większej otwartości społeczeństwa, aby mieszkańcy bardziej obiektywnie patrzyli na to, co wokół nich się dzieje i sprawiedliwiej oceniali Waszą pracę.